Moglibyście powiedzieć nam, na czym polega tradycja polskich świąt, tak w skrócie? Ogólnie na tym, że obchodzi się wigilię i spotyka się cała rodzina. Łamie się opłatki i je się takie karty. Ona się łatwo. No właśnie. Dobrze. A czy moglibyście mi powiedzieć, jakie są wasze ulubione kolędy? Cicha noc, gdy się Chrystus rodzi i Bóg się rodzi. A czy mógłbyś jakąś zaśpiewać nam przynajmniej trochę? No tak, ja. Dobrze, a twoje? To moje cicha noc. Przybierzemy tabletę jem. A mogłabyś nam zaśpiewać przynajmniej te strofy jednej kolędy? Dziękujemy za wywiad. Czy moglibyście opisać nam, jak wygląda osoba, która przynosi prezent pod choinkę? Jest czerwona, biała. Nosi czapkę na głowę z pomponem. No. A jak się nazywa u was ta osoba? Święty Mikołaj. Wy też? A czy moglibyście powiedzieć mi, jakie są wasze ulubione kolędy? Pójdźmy wszyscy do stajenki. A mógłbyś nam zaśpiewać trochę tej kolędy? Mhm. Chodźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitaj. Dobrze, dziękuję. A twoje ulubione kolędy? A umiesz jakąś zaśpiewać? Jakąś? Wiem, coś tam jakąś. A mógłbyś? Czy się raczej? No mogę. Zaśpiewaj. Zaprowadź mnie, prawdopodobnie mnie. Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. Zaprowadź mnie, prawdopodobnie mnie. Zaprowadź mnie, mogę spóźnić się. Nie mogę spóźnić się, świeć, gwiazdeczko mała, świeć do Jezuska prowadź. Dobrze, dziękuję. Czy moglibyście opowiedzieć mi, na czym w skrócie polega tradycja polskich świąt? Tradycja świąt dla mnie polega na tym, że tradycją świąt jest kolacja, choinka i prezenty. A jak się ta kolacja nazywa? Wigilia. Dobrze. A czy moglibyście mi powiedzieć, jakie są wasze ulubione kolędy? Moja kolęda to jest... Pamiętasz? Moja... Nie zapomniałam. A mógłbyś nam zaśpiewać? Zanosić. Kolędy? Troszkę przynajmniej. No chyba, że się wstydzisz. Nie wstydzę się, tylko muszę sobie przypomnieć. Dobrze, a twoje? Moja kolenda to jest najlepsze, to jest przybierzeli do Betlejem pasterze. A mogłabyś nam zarzucić? Moja też. Mogę zaśpiewać. To zaśpiewaj. Tylko te zwrotki nie bardzo. Nie, to zaśpiewaj tylko refren. To co umiesz? To co umiesz? Co umiem? Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając głośnym dzieciąteczko na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawajcie swe pokłony w pokorze, aby serca dzieciąteczko. Tyle u mnie na razie. Dobrze, to dziękujemy. Moglibyście mi opowiedzieć, jak wygląda osoba, która przynosi prezenty pod choinkę? Obchodzimy święta i ta osoba to jest aniołek, tak zwany, i dzieje się to tak, że cała rodzina, więc to
ciebie? U mnie to zazwyczaj rano się budzę i obok łóżka leżą prezenty i mama mi mówi, że to święty Mikołaj. Przyszedł i zostawił mi różne rzeczy. Zawsze do torby dołączany jest jakiś liści. Na przykład, że za rok może dostanę mózg, ale coś w tym stylu. Ale to też chodzi bardziej o pod choinkę. No, tak, pod choinkę to z mamą dajemy sobie nawzajem i rodziną. Aha. A my tutaj to przychodzimy. A jakie są wasze ulubione kolędy? Kolędy? Czy moje to jest tak, przybliżenie do Betlejem i... No, woda jest taka fajna, taka skoczna dosyć. Ja lubię takie piosenki i jeszcze... I chyba Maryja Pana. A mógłbyś nam którąś zarzucić? Albo zaśpiewać? Przybliżenie do Betlejem pasterze, grają skoczną dziesiątaczku na wirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A twoje? Znaczy nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to był chyba Świeć Gwiazdeczko albo coś w tym stylu. A mogłabyś nam zarzucić albo zaśpiewać? Świeć Gwiazdeczko mała świeć. To dziękujemy, będziecie. Czy moglibyście nam w skrócie powiedzieć, na czym polega tradycja polskich świąt? Kurczę. Muszę pomyśleć. No to na pewno zbieranie się przy całą rodziną przy stole, jedzenie świątecznych potraw. Ubieranie choinki. Nie, tylko nie pojawiliście. Ej, aby to wytniecie. Moglibyście opowiedzieć w skrócie, na czym polega tradycja polskich świąt? No, zbieranie się całą rodziną przy stole, jedzenie świątecznych potraw, zbieranie choinki razem. Dawanie sobie prezentów. Dzielenie się opłatkiem. A możecie powiedzieć, na czym, znaczy jaka jest wasza ulubiona kolęda? Cigaros. A możesz tam naśpiewać? Kurde. Dawaj, Maryś. Ja tego nie powiem. Ja muszę to śpiewać. Ej, to dobra. A możecie zanucić. Nie, to już lepiej zaśpiewać. Cicharo. Święta. Tyle znam. Nie musicie śpiewać, ale... A jak wygląda osoba, która przynosi prezenty pod choinkę? To jest ki. Przy kości mężczyzna z brodą siwą, taką białą, z czapką i z czerwonym takim ubraniem i z takim workiem chodzi wielkim. Przez albo przez dziurkę, przez klucze, jak ktoś mieszka w bloku, no. A jak to się nazywa u was? Święty Mikołaj, a jak? No niektóre dzieci mówią gwiazdo, a niektóre jakieś gwiazdy. Gwiazdka. To zaraz powiedzieć o gwiazdce. Gwiazdka to jest coś takiego, że... No, świeci sobie gwiazdka na te kuchojki no i się mówi, że to właśnie gwiazdka przynosi prezenty i obdarowuje ludzi. Świeci sobie gwiazdka. Dziękujemy. Czy moglibyście w skrócie opowiedzieć nam o tradycji polskich świąt? Oczywiście. Na przykład tradycyjnie się daje prezenty. Znaczy gwiazdka przynosi prezenty, tak dalej. Gwiazdka przynosi prezenty tradycyjnie. Na pewno tradycją polskich świąt jest 12 dań. Na pewno najlepszy. I trzeba każdemu zdać od początku. Cięcie. Nie, ula, spokojnie, my to wytniemy. Na pewno tradycją polskich świąt jest 12 dań. Jedzenie karpia! Hubert! Na pewno tradycją polskich świąt jest jedzenie karpia. No i 12 dań oczywiście. Na pewno jest kompot z suszu, które dzieci nie za bardzo lubią. Ja osobiście go bardzo lubię. No następne pytanie. Dobrze. A jakie są wasze ulubione kolędy? Moje ulubione kolędy to jest
przybierzeli do Betlejem, lulaj że Jezulu. Jezu, nie jest tam gościa. Mizerna cisza. A jeszcze raz. Mizerna cisza. A czy mogłabyś nie będę. A czy moglibyście powiedzieć nam, o, jakie są wasze ulubione kolędy? Moje ulubione kolędy to jest mizerna cisza. Przybyszeli do Betlejem, Jezu, takie bardziej polskie kolędy. A czy mogłabyś nam zaśpiewać? Nie, niestety nie mam głosu wokalnego. Ja też nie potrafię. A jakie są twoje kolędy? Myślę, że nie da się jej opowiedzieć w skrócie, można jakieś najważniejsze elementy wymienić. No mi się najbardziej kojarzy 12 potraw, kojarzy mi się sianko, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. No dla mnie też najważniejsze jest właśnie dzielenie się opłatkiem z rodziną, składanie sobie życzeń i przede wszystkim śpiewanie kolęd też. No i próbowanie we mnie, niekoniecznie 12, ale... No my mamy taką tradycję, że musi być zawsze 12, ale w to się też wlicza kompot, ciasto, tak, wszystko się wlicza, absolutnie wszystko. Ubieranie kolorów myślę, że też jest taki. O, bardzo dobrze, jest takim zwyczajem też, tak. A mogłaby pani powiedzieć, jakie... Jedzenie pierniczku, pan sobie przyszła wraz z dziećmi. Jakie pani lubią kolędy? Ja na przykład lubię w szybnocnej ciszy. Mi się bardzo podoba cicha noc. Ale nie umiem jej dobrze zaśpiewać. Bardzo lubię jej słuchać. A pani mogłaby zaśpiewać? O Jezu. Dzisiaj w Betlejem bardzo mi się podoba też na przykład. Też i o maluszki, maluszki też, ta góralska kolenda jest piękna. Ale śpiewasz teraz to tak... A zanucić? Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syn. Teraz proszę bardzo. I teraz jeszcze, czy mógłby pani opisać, jak wygląda osoba, która przynosi prezenty pod choinkę? A to nie wiadomo, bo nie widać jej, to jest tajemnica. Ale są różne wersje. Na przykład u nas, jak byłam dzieckiem, to była wersja, że przynosi aniołek, ale zmieniło się na świętego Mikołaja. I teraz widzę, że głównie ten święty Mikołaj chyba jest popularny. No to chyba też zdarza się pierwsza gwiazdka na niebie, to... Otwiera się okno, szuka się tej gwiazdki, nie poszczególnie aniołów, które prezenty pod choinką. Niektóre dzieci mówią, że na przykład gwiazdy. O, właśnie. To tego nie słyszałam. Tego nie słyszałam. To mnie zaskoczyliście. Dobrze, to dziękujemy. Dziękuję.